Czołem, moi drodzy, dzisiaj cztery błędy, które popełniają kobiety podczas redukcji. Zapraszam. Zbyt mała ilość kalorii, zbyt szybkie ucinanie tych kalorii i źle zbilansowane makro, czyli białka, węglowodany i tłuszcze. Skutkiem małej ilości jedzenia jest brak energii, przez co dalsze obcinanie kalorii, które jest progresu, oprócz dodawania aktywności, powoduje brak efektu i pogorszenie się stanu zdrowia. Zbyt mała ilość dostarczanej energii z pożywienia może powodować zwiększenie poziomu hormonu stresu, czyli kortyzolu, co może przyczynić się nawet do wzrostu masy ciała spowodowanego nadmiernym gromadzeniem się wody podskórnej, zwiększeniem obwodów ciała, pogorszonym samopoczuciem, utratą masy mięśniowej i siły. Wtedy po prostu nasza sylwetka staje się płaska, czyli tego, co nie chcemy. Chcemy mieć wszystko jędrne, okrągłe, a robimy się po prostu płasce. Tak prostym językiem mówiąc, mała ilość jedzenia równa się mało energii, to się równa słabe spalanie tkanki tłuszczowej i brak efektu. Drugie, brak cierpliwości i zakładanie nierealnych celów, czyli na przykład minus 10 kg w tydzień. Oczywiście jest to do zrobienia, ale na pewno nie schudniecie z tkanki tłuszczowej, tylko pozbędziecie się wody z organizmu, a niestety bez wody organizm nie będzie potrafił dobrze funkcjonować. Chcąc uzyskać najlepsze i najszybsze efekty, często kobiety nakładają na siebie bardzo częste treningi. Przeważnie jest to jeden trening dziennie, czyli 7 razy w tygodniu trening, plus do tego bardzo mało jedzą. W ten właśnie sposób szybko wystrzelają się z energii, z motywacji, a następnie występuje takie coś jak niechęć i obrzydzenie do wysiłku i do celów, które chciały osiągnąć. Inne skutki takiego podejścia: pogorszona odporność, nadmierne objadanie się i skutkiem tego jest efekt jojo. Pogorszenie pracy układu sercowo-naczyniowego, pogorszenie wydzielania hormonów androgennych oraz tarczycy, hormonów płciowych, może prowadzić do zaburzeń miesiączki lub nawet do całkowitego braku miesiączki. A dlaczego tak jest? Bo po prostu organizm wyłącza procesy, które nie są mu potrzebne do przeżycia. Trzecie, zafiksowanie się na punkcie wskazówki odwagi. Na pewno to znacie. Waga to nie do końca miarodajny pomiar, ponieważ na wagę składa się dużo innych czynników, takich jak cykl miesiączkowy, ilość wypitej wody, objętość posiłków, pora dnia, aktywność w ciągu dnia, tkanka mięśniowa też waży. Także jak ćwiczymy, to mięśnie też będą zwiększały trochę swoją objętość, a tym samym swoją wagę. Po czwarte, często kobiety wzorują się na zdjęciach kobiet z Instagrama czy Facebooka, które trenują zawodowo, które poświęcają całe swoje życie aktywności. Niektóre nawet są na wspomaganiu, czyli na tak zwanych sterydach. No i wiedzą, jak zapozować do zdjęcia, tak żeby zdjęcie było wow. Chyba że jest to dla was jakaś motywacja, ale przeważnie jest tak, że dziewczyny, które chcą poprawić coś, wzorują się na tak zdjęciach i są zdziwione, że po 2 miesiącach nie wyglądają tak samo lub chociaż podobnie, a na Instagramie jeszcze do tego wchodzi dużo przeróbek, także nie wzorujcie się na tym. Czyli najważniejsze, musimy zachować zdrowy rozsądek,
nauczyć się swojego ciała, bo każdy jest indywidualny, i dostosować wszystko pod siebie. Pamiętajcie, zdrowa, zbilansowana dieta to jest podstawa. Nie zawsze mniej znaczy lepiej. Nawet możecie jeść słodycze i kebaby i będzie ok, jak będzie zachowany umiar i jakaś podstawowa aktywność. Także nie zrażajcie się, cierpliwość zachowajcie i jedziecie z tematem. Dzięki mordeczki za oglądnięcie tego materiału. Jeżeli ten materiał był dla was wartościowy, to udostępnijcie. Być może pomożecie komuś zmienić podejście do swojego celu. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam was. Elo!